Witam Was w tym drogocennym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bo to przecież w tym imieniu tu jesteśmy zgromadzeni. Wiecie, że właściwie cała Biblia mówi o tym imieniu, o tej osobie. W Starym Testamencie o Chrystusie. A w Nowym Testamencie ten Chrystus objawił się w osobie Jezusa, któremu później nadano imię własne zgoła, Jezus Chrystus. To imię Jezus było bardzo popularne w Izraelu, ale nasz Pan w Biblii określany jest jako Jezus Chrystus. Chrystus, ten namaszczony, posłany przez Boga tu na ziemi do naszego ratunku. Zapowiadany w Starym Testamencie od samego początku, kiedy człowiek upadł w grzech, że ten ratunek właśnie będzie w tym namaszczonym, posłanym przez Boga Jahwe, który dokona odkupienia, pojednania z Bogiem. Kiedy Jahwe wtedy już będzie nie Bóg Jahwe, ale Ojciec właśnie przez Niego, przez Jezusa Chrystusa. Musimy mieć takie nastawienie, że czytając Stary Testament, i widzimy tam zapowiedź zbawienia w Jezusie Chrystusie. To widzieliśmy w przybytku. Cała konstrukcja przybytku wskazywała na drogę zbawienia w Jezusie Chrystusie. To później widzieliśmy w tej pierwszej części świąt żydowskich. Tak to popularnie mówimy, ale to są Boże święta. W tej pierwszej części świąt żydowskich widzieliśmy dzieło, które dokonał Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię. Przez Paschę, później Przaśniki, Pierwociny, Szawuot. To wszystko wskazywało na dzieło zbawienia. Potrzebujemy zbawienia. To nam jest potrzebne. Wiecie, Biblia, gruba księga. Pierwsze dwie stronice mówią o Bożym stworzeniu. A później już na trzeciej stronicy jest upadek człowieka. I wszystkie te stronice pomiędzy tą pierwszą, drugą, jak gdyby pierwszą kartką, a ostatnią kartką Biblii zapowiadają zbawienie w Chrystusie. A znowu na tej ostatniej kartce widzimy przywrócenie tego świata, które Bóg przeznaczył do nas, do człowieka, w jakim powinniśmy żyć, tych warunków. Na przedostatniej kartce, tej stronie jest powiedziane tam, już nie będzie łez, płaczu, śmierci. Cała Biblia jest nam darowana po to, żebyśmy, czytając ją, znaleźli wiarę, tą zbawczą wiarę w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj również będziemy mówili o Jezusie Chrystusie, mimo że będziemy rozważali tematy ze Starego Testamentu. Będą trzy lekcje, trzy wykłady. Pierwszy wykład będzie uzupełnieniem jeszcze przybytku. Specjalnie tak to zostawiłem, bo następne dwie lekcje będą poświęcone świętom jesiennym. I to tylko będą dwie lekcje. A żeby były trzy, tak być powinno, to na początku omówię system ofiarniczy w przybytku. Omówiłem przybytek, omówiłem kapłaństwo, ale nie omówiłem systemu ofiarniczego w przybytku. I to właśnie zrobię teraz. Zapoznamy się ze systemem ofiarniczym w przybytku, a później w następnych dwóch lekcjach omówimy święta jesienne. Święta jesienne, które mówią o dziele, jakie
zostanie dokonane przy powtórnym przyjściu naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. System ofiarniczy. Właściwie wszystko, o czym mówimy tutaj, dotyczy przybytku. Przybytek jest do początku czwartej księgi mojżeszowej. Gdyby nie było przybytku, nie byłoby kapłaństwa. Gdyby nie było kapłaństwa, nie byłoby systemu ofiarniczego. Gdyby nie było kapłaństwa, nie byłoby świąt, by nie miałby jak to celebrować. Gdyby nie było przybytku, nie byłoby świąt. Także to wszystko, o czym mówimy, w zasadzie dotyczy przybytku. A więc system ofiarniczy. Bo kiedy Bóg kazał wybudować przybytek i powołał kapłanów, to zarządził ofiary. Zarządził pewien system ofiarniczy, który obowiązywał Izraelitów. Te ofiary opisane są w III Mojżeszowej od pierwszego rozdziału, właściwie pierwszych pięć rozdziałów opisuje właśnie te ofiary. Bóg nakazał Izraelitom składać ofiary. Można powiedzieć, coś wyjątkowego, czego ludzie nie znali. A wcale nie. Ludzie znali. Poganie znali ofiary. Oni składali ofiary. Nim został ustanowiony system ofiarniczy, nim naród izraelski zamieszkał w ziemi obiecanej, poganie, którzy tam byli, a później poganie, którzy otaczali naród izraelski, składali ofiary. Także to, co Bóg nakazał Izraelitom, nie było w sensie samego składania ofiar niczym nowym. Ludzie składali ofiary, żeby pozyskać przychylność bóstw, w które wierzyli. Poganie sobie wymyślali bóstwa, w które wierzyli, a później wymyślali ofiary, które miały pozyskać przychylność tych bóstw, w które wierzyli. Te ofiary składane były najczęściej ze zwierząt. Miały zapewnić dobrą pogodę, właściwą pogodę, czyli i deszcz, i słońce, żeby były żniwa. Miały zapewnić te ofiary przychylność bóstw, które wierzyli, na przykład, żeby było zwycięstwo nad wrogami. Tu szczególnie, jeżeli chodzi o zagrożenie bytu jakiegoś narodu pogańskiego, posuwali się w tych ofiarach tak daleko, że właśnie wtedy, kiedy było zagrożenie bytu narodowego, to posuwali się do składania ofiar z pierworodnych. Biblia to opisuje, że takie rzeczy poganie lubili. Ale czytamy, że królowie izraelscy robili to samo. Naśladowali pogan i robili to samo. Jest taki król Achaz, który złożył pierworodnego, swojego syna. Czy Bóg to akceptował? Absolutnie. Tu właśnie to chcę podkreślić. W Piśmie Świętym Bóg nie akceptował ofiar z ludzi. Kiedy popatrzymy do 5 Mojżeszowej, do 12 rozdziału, to tam znajdujemy taką wypowiedź Pana Boga. 12 rozdział, 5 Mojżeszowa. Od 29 wiersza tego 12 rozdziału. Gdy Pan Bóg Twój wytępi przed Tobą narody, do których idziesz, aby nimi zawładnąć i opanujesz je i osiedlisz się w ich ziemi, to strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi,
po ich wypędzeniu sprzed oblicza Twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc, podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Panu, Bogu Twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki. Specjalnie to przeczytałem, gdyż wiele ofiar, jakie składali poganie, były podobne do ofiar, jakie składali Izraelici, ale to jedno w oczach Boga było obrzydliwością. Składanie ofiar z ludzi. Tym się Bóg brzydził. No dobrze, to w takim razie by można było zapytać, jaka różnica między tymi pogańskimi ofiarami, a tymi, które Żydzi składali? Różnica jest taka, że poganie sobie wymyślali najpierw bogów, a później wymyślali ofiary, które by miały pozyskać przychylność tych bogów. Natomiast Bóg Izraela objawił się temu narodowi i on nakazał składać ofiary. Taka jest różnica. Poganie sobie wymyślili bogów i później wymyślili system ofiarniczy. Natomiast Izraelitom Bóg się objawił, zawarł z nimi przymierze i on nakazał, Bóg Izraela nakazał ten system ofiarniczy. Myślę, że to dostrzegamy, że to jest zasadnicza różnica. To nie były te ofiary, to nie był wymysł ludzki, ale to Bóg nakazał temu narodowi, jakie mają składać ofiary. Celem tych ofiar to przede wszystkim zadośćuczynienie za grzech. Celem tych ofiar, jakie Bóg nakazał Izraelowi, to przede wszystkim zadośćuczynienie za grzech. Składane były ofiary najczęściej ze zwierząt, ale nie tylko, były składane ofiary również z pokarmów. W zasadzie było pięć takich nakazanych ofiar. Tak jak już powiedziałem, to w III Mojżeszowej od pierwszego rozdziału. Wymienię może teraz te ofiary. To pierwsza to była ofiara całopalna. Później kilka słów omówimy sobie tą ofiarę. Ofiara z pokarmów. Ofiara pojednania, ona w Biblii w różnych tłumaczeniach różnie się nazywa, również nazywa się ofiarą biesiadną czy współuczestnictwa. Tak się ta ofiara nazywa. Ona jest opisana w trzecim rozdziale. W naszej Biblii, tej warszawskiej, jest zatytułowana jako ofiara pojednania, ale ona jest również nazywana ofiarą współuczestnictwa lub ofiarą biesiadną. Następnie mamy ofiarę przebłagalną, czyli zagrzeszną, i ofiarę pokutną, albo inaczej zadośćuczynienia. Takie możecie znaleźć zatytułowanie tej właśnie ofiary w III Mojżeszowej, w 5 rozdziale, bo tam ona jest opisana. Te pierwsze trzy ofiary, czyli ofiara całopalna, ofiara pokarmowa i ofiara pojednania, były ofiarami dobrowolnymi. Nie było przymusu, żeby te ofiary składać. Były to ofiary dobrowolne. Natomiast te ostatnie dwie ofiary, czyli ofiara przebłagalna albo zagrzeszna i ofiara pokutna, albo ofiara zadośćuczynienia, tak ona się też nazywa, były ofiarami obowiązkowymi, które obowiązywały Izraela. Rozpoczniemy od tej ofiary całopalnej. Ofiara całopalna w III Mojżeszowej w 1 rozdziale jest opisana. Składana była ze zwierząt. Różne rodzaje zwierząt można było złożyć na tą ofiarę. Właściwie trzy rodzaje zwierząt.
wierszu trzecim jest powiedziane, jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego, czyli bydło rogate, bydło. I to ma złożyć samca bez skazy, ma przyprowadzić do namiotu zgromadzenia, czyli widzicie, bez namiotu zgromadzenia ta ofiara byłaby niemożliwa do złożenia. Jak każda inna zresztą ofiara. Do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana, niechaj położy rękę swoją na głowie zwierzęcia, ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego. Potem zarżnie tego cielca przed Panem, a synowie Aarona, kapłani, ofiarują krew i pokropią tą krwią dookoła ołtarza, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia. Taka, chciałem powiedzieć, ciekawostka, lecz ja wiem, czy to właściwy wyraz. No właśnie, skóra należała do kapłana. Była to ofiara całopalna. Cała ta ofiara miała być spalona na ołtarzu, ale skóra pokrojona należała do kapłana, który asystował przy tej ofierze. To jak gdybyśmy to chcieli sprawdzić, tu akurat w tym rozdziale tego nie pisze, ale to jest w 7 rozdziale, w 8 wierszu. To byśmy to tam wyczytali. Następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary całopalnej, pokroi ją na części. Synowie Aarona, kapłani, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. Następnie synowie Aarona, kapłani, ułożą owe części oraz głowę i tłuszcz na drwach, które są na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności jego zaś i nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu jako ofiarę całopalną, ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Tu tak to przeczytałem w całości, bo później jeszcze będą dwie inne możliwości składania tych ofiar, ale przebieg tej ofiary będzie wyglądał podobnie. Bo dalej jest opisane w 10 wierszu, że ta ofiara może być z trzody, owiec lub kóz. I podobny przebieg wyglądało to. Następnie w 14 wierszu jest powiedziane, że ta ofiara może być złożona z ptactwa. No, z ptactwa się nie zdejmuje skóry, prawda? Więc to wygląda trochę inaczej. I też ten opis jest tutaj krótszy. Z ptactwa to niech złoży swoją ofiarę z synogarlic lub z gołąbków. O co chodziło w tej ofiarze całopalnej? Ofiara całopalna jest obrazem, w zasadzie ofiara całopalna mówi o dobrowolnym, całkowitym oddaniu się Bogu. To była istota tej ofiary, taki był przekaz tej ofiary. Była to ofiara dobrowolna, to w drugim wierszu czytamy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, jeżeli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży i tak dalej. Więc ofiara całopalna to było takie demonstracyjne pokazanie, całkowicie oddaję się Bogu. Ofiara całopalna całkowicie wskazuje na ofiarę Pana Jezusa, na osobę Pana Jezusa, który bez reszty oddał się swojemu Ojcu. Jako woń przyjemna, tu przy każdej ofiarze, kiedy to czytamy na zakończenie, że to ma być woń przyjemna dla Pana. Kiedy popatrzymy do listu do Efezjan, zapamiętajmy sobie, że każda ofiara kończy się tym zwrotem, woń przyjemna dla Pana. Kiedy popatrzymy do listu do Efezjan, to jest 5 rozdział, 2 wiersz, tam czytamy takie słowa. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. To jest takie nawiązanie, ta miła wonność.
dla Boga, dla Ojca. Tamte ofiary tak się właśnie kończyły, że to była ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana. Tu jest wypełnienie istoty tej ofiary w Jezusie Chrystusie, że On wydał samego siebie jako dar na ofiarę, dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. To jeżeli chodzi o ofiarę całopanną. Drugą ofiarą, ona jest opisana w drugim rozdziale, jest ofiara z pokarmów albo ofiara pokarmowa. Ofiara pokarmowa również była ofiarą dobrowolną. Jest to zaznaczone zaraz na samym początku. Jeżeli ktoś chce złożyć tą ofiarę. Właściwie to jest jedyna ofiara bezkrwawa. Ta ofiara pokarmowa albo ofiara z pokarmów to jest jedyna ofiara, która była składana jako ofiara dobrowolna, czy każda inna, jako ofiara bez przelewu krwi. Składano mąkę, to jest opisane zaraz w drugim wierszu, potem przyniesiecie ją, może ten pierwszy, żeby tak to było nawiązane. Jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, to niechaj ofiaruje, ofiarą jego będzie przednia mąka. Tak, w pierwszym wierszu to zaraz. Niechaj poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidła. A więc pierwsza rzecz, pierwsza ta ofiara pokarmowa albo z pokarmów właśnie była składana z mąki. Z mąki, przedniej mąki. Miała być ta ofiara polana oliwą, ta mąka, a na nią nałożone miało być kadzidło. Tu nie chodzi o to kadzidło, które było składane na ołtarzu kadzidlanym, które jest opisane w 2 Mojżeszowej, 30 rozdziale. I tam jest skład tego kadzidła. Tu chodzi o tak zwane czyste kadzidło. To była substancja jednorodna, wydzielina pewnego gatunku drzewa. Tu chodzi o to, żebyśmy tego nie pomylili. Tu nie chodziło o to kadzidło, które jest opisane w drugiej księdze Mojżeszowej. Nie wiem, czy dobrze wam podałem, że to 30 rozdział. Zaraz wam powiem, żeby nie było pomyłki. Tak, 30 rozdział to jest. Tak, 30 rozdział od 34 wiersza. To kadzidło, które tu jest opisane, jest wieloskładnikowe i ono było przeznaczone do składania na ołtarzu kadzidlanym w przybytku. Natomiast tu chodzi o kadzidło czyste, jednoskładnikowe. Tym kadzidłem były posypywane chleby pokładne w przybytku, również ta ofiara pokarmowa. Powinna była być na nią nałożone kadzidło. Jest powiedziane, że w drugim wierszu tam, potem przyniesie ją do synów, czyli tą ofiarę Aarona, do synów Aarona, kapłanów. Kapłan weźmie z tego pełną swoją garść mąki z oliwą wraz z całym jej kadzidłem i spali na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę ogniową i znowu tu jest woń przyjemną dla Pana. A co zaś pozostanie z ofiary, z pokarmów, przypadnie Aaronowi i jego synom. Składający tą ofiarę właściwie nie spożywał z tej ofiary. Natomiast to, co pozostało z tej ofiary, spożywali kapłani, Aaron i jego synowie, czyli kapłani. Więc to jest pierwsza ta opis tej ofiary z pokarmów, czyli mąka polana oliwą i kadzidło. Druga ofiara pokarmowa opisana jest od 4 wiersza. Jest powiedziane, że to jeżeli zaś chcesz złożyć na ofiarę z pokarmów to, co pieczone w piecu, i tam to były prześniki, i tam
opisane, co można było złożyć na ofiarę z pokarmów, to co pieczone. A trzecią, to jest w 14 wierszu, jeżeli zaś pierwocin składać będziesz Panu ofiarę z pokarmów, to złożysz kłosy prażone. Tam pieczone, a tu całe kłosy prażone, czy krupy, tak by można było powiedzieć. Cechą charakterystyczną tych ofiar z pokarmów, ofiary pokarmowej, było to, że ta ofiara miała być posolona. Koniecznie miała być posolona. To jest w wierszu 13. Każdą Twoją ofiarę z pokarmów posolisz, żadnej Twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga Twego, przy każdej ofierze swojej składać będziesz sól. To jest taka cecha charakterystyczna tej ofiary. Również takim nakazem przy składaniu tej ofiary było, że nie wolno było używać kwasu ani miodu. To jest opisane zaraz, 11 wiersz. Żadna ofiara z pokarmów, którą składać będziecie Panu, nie może być przyrządzona na kwasie i nie może tam być użytego miodu. Odczytywane to jest w ten sposób. Kwas mówi o czymś złym, o grzechu. Miód mówi o takiej ludzkiej słodyczy. A to w tej ofierze nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Bo sama ta ofiara wskazuje również na osobę Pana Jezusa Chrystusa. W zasadzie bezpośrednio ten, co składa tą ofiarę, składa ją z taką myślą wdzięczności Bogu za Jego troskę, za Jego dobroć, za Jego opiekę. To była intencja składającego tą ofiarę, ale kiedy odczytywane jest to przesłanie prorocze w tej ofierze, to odczytywane jest to w ten sposób, że ta ofiara wskazuje na Pana Jezusa. Ta czysta mąka mówi o Jego moralnej doskonałości. Ta czysta mąka. Brak kwasu właśnie mówi o tym, że w Jezusie nie znaleziono grzechu. Nie znaleziono żadnego zła. Kadzidło mówi o tej miłej wonności. Za każdym razem, tak jak to było wcześniej w tej ofierze całopalnej, tak teraz również, że to jest miła wonność dla Boga i tam ten Efezjan, 5 rozdział, ten drugi wiersz, możemy sobie tutaj przytoczyć, bo to samo stwierdzenie jest. No i olej mówi nam o osobie Ducha Świętego, pełnia Ducha Świętego, jaka cechowała naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. A więc to ofiara pokarmowa. Pamiętajmy, że ofiarujący z tej ofiary nie otrzymywał nic. Ofiara ta wyrażała, przez tą ofiarę wyrażał wdzięczność Bogu za opiekę, za dobroć, za przyjaźń. Natomiast kapłani z tej ofiary to, co zostało, spożywali. Trzecią ofiarą to jest ofiara pojednania. Ona jest opisana w 3 rozdziale od samego początku. Ofiara pojednania lub ofiara biesiadna, ona też tak jest tłumaczona w niektórych przykładach, lub współuczestnictwa. Tak ta ofiara jest nazywana. Tu już były składane zwierzęta, ale nie ptaki. Kiedy czytamy cały ten rozdział, to dowiadujemy się, że na tą ofiarę składano zwierzęta, ale nie ptaki. Zwierzę, które było zabijane, może przeczytam od początku, to pierwszy fragment, a jeżeli jego ofiara ma być, czytam z 3 Mojżeszowy, 3 rozdział od 1 wiersza, a jeżeli jego ofiara ma być rzeźną ofiarą pojednania, jeżeli chce ją złożyć, więc przede wszystkim była to ofiara dobrowolna, jeżeli chce ją złożyć, zbyt waga tego,
to niech złoży na nią przed Panem samca lub samicę bez skazy. Wiecie, Bóg przede wszystkim domagał się, że cokolwiek się ofiaruje Jemu, ma być doskonałe, ma być bez skazy. To też jest taka dla nas nauka. To, a można nawet powiedzieć, bardzo ważna nauka. Ja nawet znam takiego człowieka, który jak składa ofiarę z banknotu, to zawsze taki najładniejszy i tak wygładzony. Niekiedy się widzi, że ludzie takie pomiecione, wiecie, tak później trudno je to nawet rozwinąć. To jest też taki wyraz szacunku, bo to składam jakiś banknot, jakąś ofiarę Panu Bogu. Tak to powinno wyglądać. Do Boga się należy, Bogu należy dać to, co najlepsze. Jeżeli już coś ofiarujemy, to co najlepsze. Ja tak sobie niekiedy myślę, czas ten najlepszy Bogu należy ofiarować. Dlatego tak ten ranny czas jest cenny. Kiedy jesteśmy jeszcze umysł świeży, kto potrafi. Bogu mamy oddać to, co najlepsze. Jak już składamy ofiary, to taka ogólna nauka z tych omówionych ofiar. To taka dygresja. A więc czytam dalszą część tego pierwszego wiersza. Zbytła rogatego, to niech złoży na nią przed Panem samca lub samicę bez skazy, niech położy rękę na głowie swojej ofiary i zarżnie ją u wejścia do namiotu zgromadzenia, a synowie Aarona, kapłani, pokropią krwią ołtarz dookoła. Chodzi o ten ołtarz miedziany, o ten ołtarz ofiarniczy. A z tej ofiary pojednania złoży jako ofiarę ogniową dla Pana tłuszcz. Właśnie cechą charakterystyczną tej ofiary było, że składany był tłuszcz, który był na otrzewnej, na wnętrznościach, na nerkach i same nerki. Również i same nerki były składane. Wszystek tłuszcz, który jest przy wnętrznościach i obie nerki, tak, tutaj jest napisane, wraz z tłuszczem, który jest na nich i który jest na polędwicach. Widzicie, jak dokładnie wnętrze tego zwierzęcia jest opisane, a otrzewną, która jest na wątrobie, niechaj oddzieli wraz z nerkami. A synowie Aarona spalą to na ołtarzu przy ofierze całopalnej, która jest na drwach znajdujących się na ogniu. Jest to ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana. I znowu tu przeczytałem ten rodzaj ofiary, jeżeli chodzi o rodzaj zwierzęcia. Ciągle jesteśmy przy ofierze pojednania. Tak to właśnie przebiegało. Później jest opisane, że to może być jagnię, to jest od siódmego wiersza. Mogła być złożona koza, to jest dwunasty wiersz. I przebiegała, cały ten proces ofiary przebiegał jednakowo. Położenie ręki i złożona była ofiara. Ofiarowany był tłuszcz. Wnętrzności, wszystek tłuszcz. Reszta tej ofiary właśnie tworzyła wspólny posiłek. Tu też tego nie wyczytamy, że ten wspólny posiłek dopiero z 12 rozdziału 5 Mojżeszowej się dowiadujemy, że z tej ofiary właśnie ofiarujący organizował coś w rodzaju takiej uczty. Na pewno zapraszał tych, którzy byli mu bliscy. Reszta tej ofiary była spożywana jako wspólny posiłek. Dlatego to jest nazwane taka ofiara biesiadna albo współuczestnictwa. Ofiara, jeżeli chodzi o ten piąta Mojżeszowa, że tam to jest wyjaśnione, że chodzi o wspólny posiłek, to jest siódmym albo osiemnastym wierszu. Tam to znajdziemy, to jest ogólny, tam jest taka ogólna wzmianka, że w ogóle coś z ofiary można zjeść. A to dotyczy tylko tej, bo tylko z tej ofiary można było zjeść, z żadnej innej. Więc w ten sposób to odczytujemy. Ofiara pojednania, ale ofiara biesiadna, czy współuczestnictwa, ona
mówiła przede wszystkim o przezłożeniu tej ofiary, o przywróceniu pokoju między ofiarującym a Bogiem. Wiecie, i tu już nie mamy kłopotów odczytać, że przecież Chrystus, Jezus Chrystus jest naszym pokojem. Kiedy popatrzymy znowu do listu do Efezjan, ale tym razem do drugiego rozdziału, 14 wiersz, to tam jest powiedziane, z kontekstu wiemy, że chodzi o Chrystusa. Może 13 przeczytam. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Widzicie, wspomina Jego ofiarę przez krew. To właśnie ta krew była istotą ofiary tak naprawdę. A teraz w 14. Albowiem On jest pokojem naszym. On jest naszym pokojem. On jest pokojem, tu w kontekście i z dalszego tekstu wynika, że On jest pokojem również pokojem między poganami a Żydami. Czy jedni, czy drudzy, kiedy są w Chrystusie, zburzony jest ten mur nieprzyjaźni. Istnieje pokój. Istnieje pokój nie tylko między ludźmi, ale również istnieje pokój między człowiekiem a Bogiem. Tak w tej chwili sobie przypomniałem wiersz, rozdział 5, wiersz 1 listu do Rzymian. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc ta ofiara pojednania, czy współuczestnictwo, ofiara biesiadna, ona mówi o przywróceniu pokoju pomiędzy ofiarującym a Bogiem. Dla nas, którzy, jak jest napisane w jednym miejscu, jesteśmy z natury dziećmi gniewu, jesteśmy nieprzyjaciółmi Boga, jesteśmy pojednani z Bogiem przez krew Jego Syna. Jeszcze może do tego jeszcze uzasadnienie tego pokoju, chociaż wydaje mi się, że już by nie było trzeba, ale przeczytajmy jeszcze z listu do Kolosan. To jest pierwszy rozdział, 20 wiersz, bo tu jest takie bardzo ogólne stwierdzenie, że ten pokój dotyczy każdego i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Wszystko, co na niebie i co na ziemi. To jest stwierdzenie, które nam trudno nawet ogarnąć. My je zawężamy tylko do nas i wtedy to stwierdzenie rozumiemy. Pokój z Bogiem przez krew krzyża Jego. A więc ofiara pojednania, ofiara biesiadna. Tą taką cechą charakterystyczną tej ofiary jest to, że ofiarujący miał udział w tej ofierze. I teraz czwarty rodzaj ofiary, dotykamy w tej chwili już ofiary najważniejszej. Bez tej ofiary wszystkie inne ofiary nie miałyby sensu. To jest ta czwarta ofiara, ofiara obowiązkowa. I to jest ofiara przebłagalna, albo ona jest w niektórych tłumaczeniach za grzeszne napisane. Jest to ofiara opisana w czwartym rozdziale trzeciej Księgi Mojżeszowej od pierwszego wiersza. To ofiara zastępcza za grzechy. Jest najważniejsza z ofiar. Bez tej ofiary nie było oczyszczenia z grzechów. Co jest charakterystyczne dla tej ofiary, to i niekiedy może nas to niepokoić, że ta ofiara dotyczyła grzechów popełnionych nieświadomie. Czytamy o tym w drugim wierszu. Trzecia Mojżeszowa, czwarty rozdział, drugi wiersz. Przemów do synów izraelskich tymi słowy. Jeżeli ktoś nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek z przykazań pańskich i popełni to, czego nie wolno, a więc wykroczy przeciwko jednemu z nich, jeżeli zgrzeszy, no i teraz, w zależności, ale najpierw jeszcze o tej nieświadomości grzechu. Nas to może troszeczkę niepokoić. Przecież my
znamy siebie, prawda, że przed naszym nawróceniem to myśmy grzeszyli świadomie i grzech nam się podobał. Dlategośmy grzeszyli, bo nam się grzech podobał. To nie było tak, że nas ktoś do grzechu przymusza, ale ta nasza nieodrodzona natura, ona się lubowała w grzechu. Prawda? Ale teraz jesteśmy zbawieni. Jesteśmy w przymierzu z Bogiem przez krew Pana Jezusa. Jesteśmy pojednani przez Jego ofiarę. Więc o co chodzi w tym nieświadomym? No właśnie. Izrael, kiedy to jest do nich kierowane, też już był w przymierzu. A jak jesteś w przymierzu z Bogiem, to nie ma mowy o świadomym grzechu. Że z rozmysłem celowo Pismo Święte wręcz mówi, że do takiego nie ma przebaczenia. My grzeszymy, bo nam towarzyszy ta cielesna natura. Ale w nas jest Duch Święty i znamy Słowo Boże. A Duch Święty wtedy nam stawia to Słowo Boże jak lustro. Przypominacie sobie tą kazmę dzianną. I nas reflektuje. Oprzytamnia. To, co zrobiłeś, było złe. I wtedy dla nas jest ofiara. Izrael też był w przymierzu. Więc tu nie ma mowy o świadomym grzechu. To, żebyśmy to zrozumieli. To jest bardzo poważna sprawa. Człowiek, który jest w przymierzu z Bogiem, nie powinien mu się przydarzyć celowy, świadomy grzech. Natomiast upadki nieświadome. Niestety tak. A więc teraz w zależności od rangi tej osoby, jaką zajmowała w Izraelu, od pozycji społecznej, ta ofiara też miała odpowiednią wartość. Była inna. Nawet materialnie miała wyższą wartość. Bo tu jest powiedziane w trzecim wierszu, jeżeli zgrzeszy namaszczony kapłan i obciąży winą lud. Czyli widzicie? Kapłan. Kapłan, który wskazuje na kapłaństwo Chrystusowe. Zakłada, że może nieświadomie, Pismo Święte zakłada, że może nieświadomie zgrzeszyć. Nieświadomie. A więc jeżeli zgrzeszy i obciąży winą lud, to złoży Panu za swój grzech, który popełnił młodego cielca bez kazy. A więc kapłan przywiedzie tego cielca do wejścia do namiotu zgromadzenia przed Pana i położy swoją rękę na głowie cielca i zarżnie go przed Panem. Namaszczony kapłan weźmie nieco z krwi. I teraz tu jest ta historia z krwią. Właściwie ta istota tej ofiary, ona była we krwi. Z tą krwią wchodził do świątyni, tam kropił wejście do miejsca najświętszego, ale nie wchodził do miejsca najświętszego w tym momencie, tutaj. Następnie kapłan rozmaże nieco z tej krwi po rogach ołtarza kadzenia stojącego przed Panem, czyli jest w miejscu świętym, przed Panem w namiocie zgromadzenia. Resztę zaś krwi cielca wyleje u podstawy ołtarza całopaleń, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Odczytaliśmy, że ten ołtarz całopaleń, on wskazuje na Golgotę, na krzyż. Resztę tej krwi, tam jej zużył niewiele, resztę tej krwi wylewa u podstawy tego ołtarza. Istota ofiary była we krwi. Krew mówi o oddanym życiu. Życie ciała jest we krwi. Krew Pana Jezusa przelała się u podstawy ołtarza, czyli krzyża. Tak już mówię jako o wypełnieniu się tego. Wszystek tuż cielca ofiarowanego za grzechy zdejmie z niego, to znaczy tuż pokrywający wnętrzności i wszystek tuż, który jest przy wnętrznościach obienerki wraz z tłuszczem, który, czyli to jest podobnie jak przy ofierze pojednania, który jest na polędwicach. Ale już niepodobnie jest, jeżeli chodzi o to wylewanie krwi u podstawie ołtarza. To jest istota rzeczy. Tak jak się zdejmuje z wołu składanego na ofiarę, wątrobę, tak?
i spali ją kapłan na ołtarzu całopaleń. Więc jeżeli, zgrzeszył kapłan, musiał złożyć woł. Później, jeżeli zgrzeszył... jeszcze trzeba dokończyć. Bo skórę zaścielca i całe jego mięso wraz z głową i nogami, jego i wnętrzności i nieczystości, w ogóle całego cielca wyniesie poza obóz na miejsce czyste, na wysypisko popiołu i spali go na drwach w ogniu. A więc krew wylewana przede wszystkim u podstawy ołtarza, częściowo tą krwią była kropiona zasłona w miejscu świętym, tuż przed miejscem najświętszym, były smarowane te rogi, które cechowały ołtarz i reszta tej krwi była wylewana u podstawy ołtarza. Natomiast spalany był tłuszcz, nerki, wszystek tłuszcz, który był na otrzewnej, natomiast resztę tego cielca owijano w jego skórę i wynoszono, jest to nazwane na miejsce czyste, na zewnątrz i tam to zostało spalone. Natomiast te nerki i ten tłuszcz był spalany na ołtarzu całopaleń, tym ołtarzu miedzianym. No i teraz jest w 13 wierszu, jeżeli to zbór izraelski zgrzeszy, to była inna ofiara, złoży cielca na ofiarę za grzech, czyli też nieświadomy grzech, złoży cielca, starsi zboru, którzy reprezentantami, tu są całego zboru, położą swoje ręce na głowie tego cielca przed Panem, kapłan zaś zarżnie tego cielca przed Panem. Oczywiście zarżnie go w imieniu zboru. No i dalej już będzie sprawa wyglądała podobnie. Jeżeli zgrzeszy książę, to jest 22 wiersz i przekroczy jedno z przykazań Pana jego, których przekraczać nie wolno, a uczyni to bezwiednie i ściągnie na siebie winę, to złoży kozła samca bez skazy. Czyli tu widać takie to stopniowanie tej ofiary w zależności od pozycji społecznej, jaką zajmował dany człowiek, który zgrzeszył, czy cały lud. Teraz 207. Jeżeli jakiś człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, wykraczając przeciwko jednemu z przykazań, to potem sobie uświadomi, złoży kozę samicę bez skazy. Czyli ciągle ta ofiara, mimo że co do wartości materialnej mniejsza, ale miała być ofiarą doskonałą, bez skazy. Tak. O czym ta ofiara przebłagalna, czyli ta ofiara zagrzeszna, nam mówi? List do Hebrajczyków nam to tłumaczy, że ta ofiara wskazuje na doskonałą ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. To właśnie ta ofiara została wypełniona w proroczym znaczeniu, kiedy Jezus Chrystus oddał swoje życie, a ze swoją krwią wszedł przed Boży tron do nieba. Otwórzmy list do Hebrajczyków, żebyśmy to przeczytali. List do Hebrajczyków to jest 7 rozdział, przeczytam 26 wiersz, może i 28. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, to jest mowa o Panu Jezusie, z kontekstu wynika, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Widzicie, to tu jest powtórzone, to jest właśnie nawiązanie do tamtej ofiary. Kapłan też musiał złożyć ofiary za siebie. Za lud też trzeba było złożyć ofiarę. Książę też musiał złożyć ofiarę. I tak dalej. Prosty człowiek też musiał złożyć ofiarę. Ofiarę, którą złożył Jezus Chrystus, wypełnił tamtą ofiarę, to jest ofiara doskonała i Pismo Święte bardzo mocno podkreśla, że to jest ofiara nie do powtórzenia. Raz na zawsze. W kilku miejscach to jest powtórzone, że to jest ofiara jednorazowa, doskonała, nie do powtórzenia. Jeszcze może w tym kontekście przeczytam 9 rozdział listu do Hebrajczyków, 12 wiersz.
znowu o Chrystusie to jest. Wszedł raz nażrawszy do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia. Takiego mamy arcykapłana, który złożył samego siebie w ofierze. Może jeszcze 10 rozdział, który mówi o doskonałości tej ofiary. 14 wiersz, 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. No i niezwykłe. Co do zbawienia, jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jesteś obmyty Jego krwią, jesteś zbawiony doskonale. Chciałbym się więcej powiedzieć na temat tej doskonałości, bo tu są pewne nieporozumienia, bo z jednej strony jesteśmy zbawieni jednorazowo doskonale, a z drugiej strony jesteśmy niedoskonali i potrzebujemy uświęcenia. Ale to tak tylko markuję, żeby też to rozważyć. Nie mamy czasu teraz. Natomiast co do samego zbawienia, jesteśmy zbawieni jednorazowo doskonale. Żadnego miejsca po śmierci, gdzie byśmy musieli za nasze grzechy jeszcze coś płacić i cierpieć. A tutaj ktoś by płacił. Nie ma czegoś takiego. Do tego, żebyśmy się trzymali. A więc widzicie, ofiara, ta przebłagalna, zagrzeszna, najważniejsza ofiara za grzechy, wskazuje nam na osobę Pana Jezusa Chrystusa, tą doskonałą ofiarę. I teraz ostatnia ofiara, to jest ofiara pokutna, albo ofiara zadośćuczynienia. Tu mogą być takie niezrozumienie, jak tak to w pierwszej chwili czytamy, bo to by się zgoła wydawało, że te ofiary są prawie że identyczne. A jednak jest wielka różnica, kiedy to czytamy. Chcę podkreślić tą różnicę. Tamta ofiara przebłagalna, zagrzeszna, ona dotyczyła nie grzechu pojedynczego, ale istoty grzechu. Istoty grzechu. Grzeszności. Natomiast ta ofiara pokutna, ona dotyczy grzechu, którego trzeba nazwać. Grzechu przeciwko Bogu lub przeciwko człowiekowi. I charakterystyczną cechą tej ofiary było to, że nim się złożyło tą ofiarę, to najpierw było trzeba uregulować tą krzywdę, jaką się popełniło względem Boga czy względem człowieka. Nie wolno było złożyć tej ofiary bez uregulowania sprawy, czy to z Panem Bogiem, w formie przeproszenia, wyznania, czy z człowiekiem, niekiedy było trzeba zadośćuczynić. To jest ta różnica pomiędzy ofiarą przebłagalną, a ofiarą pokutną. Ofiara, dlatego ona też jest w niektórych Bibliach nazywana zadośćuczynieniem. Ofiarą zadośćuczynienia. To już właśnie podkreśliłem, że ta właśnie ofiara zadośćuczynienia, ona dotyczy samego grzechu. Trzeba było zadośćuczynić, trzeba było wyznać grzech, trzeba było przeprosić człowieka, trzeba było naprawić krzywdę, jeżeli to było w ogóle możliwe. Niekiedy się nie da krzywdę naprawić. Ale wyznać grzech trzeba. I wtedy dopiero, kiedy się to zrobiło, to wtedy można było złożyć ofiarę. Opisana jest ta ofiara pokutna od 14 trzecia Mojżeszowa, 5 rozdział, od 14 wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza, jeżeli ktoś dopuści się sprzeniewierzenia i nieświadomie zgrzeszy przez przywłaszczenie sobie, widzicie to? Jakiejś świętości należnej do Pana, to przyniesie strzody, a tym święto i tak dalej. I tu musi coś zrobić. I dalej, gdybyśmy czytali, właśnie tego dotyczy ta ofiara, 17 wiersz. A jeżeli kto popełni grzech przekraczający bezwiednie którekolwiek z przykazań pańskich, których przekraczać nie wolno i ściągnie się winę, to przywiezie strzody i znowu wtedy mówi, może złożyć tą ofiarę. 6 rozdział, 2 wiersz. Jeżeli kto zgrzeszy i sprzeniewierzy się Panu, to przez to, że zaprze się wobec swojego bliźniego, a więc tu jest teraz grzech przed bliźnim, wobec bliźniego, rzeczy powierzonej lub oddanej, znalazł rzecz zgubioną, przywłaszczył sobie,
W piątym wierszu czytamy, zwróci pełną wartość tej rzeczy. A widzicie, to jest ta istota tej ofiary. Ona dotyczy nie tyle istoty grzechu, ile grzechu jako nazwanego. Taka jest różnica. W pierwszej chwili, jak to czytamy, to może nam to umknąć. Pan Jezus umarł za nasze grzechy. Za naszą grzeszność. On spłacił obciążający nas list dłużny. Również i przez tą ofiarę. Wszystko to, co nas obciążało. Zwrócił pełną wartość. To, co nas obciążało. On jest tą ofiarą zadośćuczynienia. To są te właśnie ofiary, te pięć ofiar, które Bóg nakazał, żeby Izraelici składali. I widzicie, jaka myśl w tym jest zawarta. I ciągle to jest związane z przybytkiem. Bez przybytku tego systemu ofiarniczego nie można było realizować. Później bez świątyni. Później była świątynia, która zastąpiła przybytek. Dzisiaj jest ten problem dla Żydów, którzy jeszcze nie uwierzyli w Mesjasza, w tą doskonałą ofiarę, że próbują przywrócić ten system ofiarniczy, a że nie ma ani dostępu do świątyni, bo jej nie ma, ani nie wiadomo, kto jest kapłanem, no to robią to w taki symboliczny sposób. Niekiedy za mocno kładąc nacisk na ludzkie przepisy, czyli takie żydowskie przepisy. Żydzi dzisiaj zastąpili ten przebieg ofiarowania modlitwami, dobroczynnością, taką wzajemnymi relacjami, niekiedy naprawieniem tych relacji. To też jest dobre, ale to nie jest to. To nie są te ofiary. Chrystus stał się ofiarą zadośćuczynienia i spłacił dług grzeszników wobec Boga. To dotyczy tej ostatniej ofiary pokutnej za nas grzeszników. Pochylmy głowy i zakończymy modlitwą. Panie Jezu, wdzięczni jesteśmy Tobie, że Ty wypełniłeś również ten przekaz zawarty w tym systemie ofiarniczym, jaki obowiązywał Izraelitów, że Ty jesteś wypełnieniem tego przesłania proroczego. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś naszym pokojem, pojednaniem, że Ty spłaciłeś obciążający nas list dłużny, że Ty, Panie, dokonałeś naszego zbawienia. Chwała niech Ci będzie za to. Amen.